Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami. Państwu, witam na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które spłynęło do nas. Pytanie jest, czy astma może powodować podwyższone ciśnienie tętnicze krwi? No nie, tego astma tak nie działa. Czasami leki przeciwastmatyczne mogą takie efekty wywołać, ale to raczej w tą stronę. I teraz pytanie, ale czy mogą być uczucie wzdęcia w jamie brzusznej w przypadku astmy? Astma jako taka, takich objawów nie wywołuje, ale należało pamiętać by o tym, że astma, zwłaszcza u osób młodych, u dzieci, jest głównie pochodzenia alergicznego. Być może astma w drogach oddechowych, czyli skurcz oskrzeli odwracalny z procesem zapalnym, tam takie efekty wywołuje ta alergia, ale alergia może być też w obrębie przewodu pokarmowego i tam alergia, zwłaszcza alergia krzyżowa, bo pamiętajcie Państwo, że alergie mogą być zarówno na alergeny wziewne, jak i pokarmowe, łącznie ze sobą, mogą wywoływać właśnie wzdęcia, bóle brzucha, czy też inne objawy żołądkowo-jelitowe. Zatem można by tutaj było to połączyć w jakiś sposób. Jeżeli towarzyszą astmie objawy jelitowe, należałoby raczej szukać tego typu połączenia, czyli alergii, która się przejawia raz w oskrzelach tak, a w jelitach inaczej. Pytanie jest o olej z czarnuszki siewnej. Olej z czarnuszki siewnej jest znakomitym surowcem, który się stosuje w przypadku wszystkich alergii, zarówno wziewnych, jak i pokarmowych, jak i skórnych. Są duże badania na ten temat. On ma porównywalne działanie z cetyryzyną, więc typowym lekiem antyalergicznym. I najlepiej go stosować, tą czarnuszkę, w postaci kapsułek ze standaryzowaną zawartością oleju eterycznego. Pamiętajcie Państwo, żeby tam była określona zawartość olejku, bo on paruje, jak paruje, to efektów terapeutycznych już nie ma. Także olej z czarnuszki, z butelki, no nie jest preferowany w przypadku leczenia alergii. Lepiej go stosować w kapsułkach. I rzeczywiście tutaj by się sprawdził. Tutaj jest pytanie o trójglicerydy. To się dobrze składa, dlatego że czarnuszka siewna działa bardzo szeroko, wachlarzowo. Między innymi u osób zdrowych, jest takie badanie, pokazano, że obniża poziom trójglicerydów, więc się tutaj znakomicie nadaje do stosowania, do suplementacji diety u takich dzieci z takimi schorzeniami. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Allerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami.